Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Altair. Zapraszam was na kolejny materiał z Assassin's Creed Origins. Właśnie jestem w obszarze, gdzie jest jakiś skarbuś do znalezienia, więc oto... Okej, znaleziony. Tu coś... O, jeszcze ponad programówka to jakaś jest. Dobra, ale najpierw wchodzimy na górę. Już jakiś liścik. Rzucam ci wyzwanie. Hej, Ibi. To ostatnie wyzwanie, które mi rzuciłeś, było dość niebezpieczne. Może trochę zwolnimy, co? Tak czy owak, chcę być teraz okradł kilka osób w kaplicy Arystotelesa Harva. W porządku. Fajna wiadomość. Szkoda, że nie wpływa jakoś, że nie wiem, odblokujemy teraz jakiegoś questa dodatkowego, dzięki któremu mamy tam iść i przeczesać teren i obczaić tych odważnych typów. To są chyba przeciwnicy, dokładnie. Nic nie widziałeś. Dobra. Okej, coś tu mamy. I to jest coś ciężkiego. Dobra, sprawdźmy, czy jest lepszy niż to, co mam na sobie z ciężkich broni. No nie, nie zupełnie. W porządku, to zostajemy przy tym arsenale, co... Co mam? Jeszcze tu coś jest i tu coś jest. Też te deski z poszycia kadłuba są co do jednej spróchniałe. Czemu wybrałeś akurat tę łajbę? Proszę, zrób z tym porządek. Senenmut. No i zrobił, że nic tu nie ma. Okej. Oh shit. No to trochę bolało. Ja tyś, Boże, ja myślałem, że to krew jest, a to jakaś rozgwiazda była, jen przy nogach tego człowieka. Ja tak dziwny jestem, ranny albo martwy i jeszcze gada takim spokojnym głosem, bo w ogóle, że gada, jeśli byłby martwy, ale jednak nie, on jednak żył. Dobra. Aleksandria, po raz... Dobra, jednak chyba możemy się... Nie, jednak nie możemy się tam... Tak, wow, spokojnie... teleportować, więc... idziemy... z tak zwanego buta. Przy okazji może jakieś... ogarniemy tutaj nowe lokacje. Wyczyścimy przy okazji parę pytajniczków. No zerknijmy. Tu mamy jakiś pas królewski, w którym do znalezienia jest skarbuś. Jeden bądź więcej. Senu. O, no i tu jest w ogóle nasz cel w okolicy. Okej. Teraz skarby. O. Tu jest. Dobra. Tylko te dwa, czy coś jeszcze? To się zaraz okaże, jak wejdziemy głębiej. Siema, nara, fajnie było cię poznać. A jeszcze jeden skarb gdzieś tu. O, shit. Jeszcze jeden skarb gdzieś tu jest. Jak to zauważył? A. Ups, nie ta broń. Na Zus mi to draniu wyjąłeś. Dobra, przeszukaj. Tego nieszczęśnika też. I dobra, czas zejść. Tu nie ma nikogo, na kim bym mógł zaskoczyć. Nie, no dobra, no to schodzimy tradycyjnie.
Okej. I am not interested in rectifying the situation. I am interested. No, tu jakiś nieszczęśnik zginął. Shit. Kurde, kolejni. Z jednym skończysz, to się kolejni pojawią. Oj, tu się nie da przejść. Oż ty. Pokaż sobie sił dwa. Od razu mi się Asterix Obelix misja Kleopatra przypomniała. Poczuj sobie sił dwa. W porządku, tylko gdzie jest ten skarb teraz? Aha, tam w środku tylko. Ej, what? Tu nikogo... Szlag nie wyszło. Ups. Ha. Dobra, zmienimy od razu na lżejszą, bo zwykle walczy lekką bronią, natomiast jak są takie koksy, to może czasem... No dobra, pierwszy raz użyłem ciężkiej broni, bo zwykle to korzystam z lekkimi momentami, czasem tu w materiałach może jednak były wyjątki, ale to... Tylko w formie zademonstrowania, jak dana broń działa. Ej, nie... Kurde, byłem przekonany, że czasem dziurkę się przeciśnie. Ej, no to mi się nie podoba. Jak się mam dostać, kurczę, do środeczka? Typowe pytanie każdego prawi... Albo nie? O, tu jest wejście. Da, też zamknięte. Co sobie jaja robicie? Tego się drani nie spodziewałeś, nie? Też tak myślę. No nie wiem, z serią Assassin's Creed, znaczy nie tylko z serią Assassin's Creed, ale wieloma grami jest tak, że niektóre miejscówki dopiero... Do niektórych miejscówek można się dostać, jak... No nie jest tylko foto jakąś fajną, taką atrakcyjną. Że niektóre miejscówki odblokują się, otworzą nam się, gdy wykonamy jakieś zadanie. Główne, poboczne, to już zależy. Właśnie, kurczę, to jest jedno z tych miejsc, w których nie jestem pewien, czy... Ja się jak głupek tutaj głupie i wejście jest tuż pod moim nosem, czy jednak faktycznie to jest jedno z tych miejscówek, gdzie się dostać będę mógł, gdy coś zrobię w fabule. Bądź w jakimś zadaniu. A tędy droga była. Dobra. Pięknie. Okej, to jeden skarb jest tu. Tak w ogóle właśnie. Użyję impulsu animusa, tak zwanego w tej grze. W tej części. Kolejny jest tutaj. Okej, jeszcze mamy jakiś mieczor nowy. Lepszy od tego... zakrzywionego, co mamy. Zwykły miecz. Choć wygląda bardziej na zakrzywiony też, ale z twórcami się kłócić nie będę. Już tego nie po... Znaczy w sumie mogliby w aktualizacji, ale... Jeszcze jedna broń jest jakaś nowa. Fajne jest to, że nasze kieszenie w tej grze są bezdenne. Można zbierać i zbierać te materiały. Znaczy, tak jak wspominałem już w którymś z materiałów, jak dobrze pamiętam, to jednak, kurczę, fajne, bo przynajmniej co chwilę nie muszę latać za kupcami. Przez co on, chociażby w Wiedźminie III, nigdy nie
wyczyściłem w pełni wszystkich lokacji w grze. Mowa tu głównie o Skellige, bo tak to wszędzie wyczyściłem, bo tam głównie większość lokacji, gdzie są pytajniki, tak, to niestety są pod wodą. Właśnie, no i tu problem, bo ledwo dwa pytajniki oczyściłem, które polegały właśnie na zebraniu skarbów, jakie tam się kryją, i trzeba było od razu już najlepiej lecieć do kupców, żeby zwolić miejsce, no bo żal jednak wszystko, co tam zbierzemy w tego typu grach, no wyrzucać, nie? W końcu tam jednak trochę tej kasiory się wydaje czasem, na przykład na tworzenie nowych rynsztunków i tak dalej, i tak dalej. Pięknie. Hej now. Jakoś tak mi się... Dobra. Chyba wszyscy znają tą piosenkę tutaj, no kurde. Powstanie parę tysięcy lat później, a patrzcie, każdy za początek refrenu. Cholera. Dobra, nie ma co tu. Szukać raczej, tak się normalnie tu nie... Tu jest wejście, no popatrzcie, no. Jakie to było proste. Gry nie są trudne. To po prostu gracze utrudniają. Tak samo z życiem. To nie życie jest ciężkie, po prostu każdy patrzy na siebie i próbuje jak najbardziej uprzykrzyć życie temu drugiemu, żeby temu pierwszemu było lepiej. Dobra, nie wszyscy tak mają, ale tak zwykle jest, niestety. To jest smutna prawda. Alarm! Over here! Weźmy dziada pod palmę. Ty, działa to, ale fajnie. Wydaje mi się, czy jakiś ziomek poszedł. A nie, tu jest, dobra. A spróbujmy ciężką bronią. Ups. Fajnego takiego klapsa dostałem tą bronią po tyłku, jak leżą. Wstałem, bo chciałbym finishera zobaczyć tę bronię, wiesz? Jeśli mi pozwolisz... Uff. Cycuś, glancuś. Dobra, wracamy do lekkiej. Okej. O, ktoś tu jeszcze. Dobra. O, trochę tutaj. Jest to zebrania chyba. To miał być chyba cel? Dobra, zebrane ładnie. Kim jest wąż? Alada. Rządy Ptolemeusza Teosa spisane przez królewskiego skrybę. Okej. Okay. Tu? Patrzymy... O! Locked. Czyli gdzieś tu musi być jakiś klucz. A, w sumie drabina, to może... Tu jest, dobra. Nice szczupak. Dobra. No i... Wejdziesz?
A nie, tak po prostu. Dobra, kluczyk jest. No to mamy. A w środku jest. No właśnie, co? Official papers. This chest belongs to the royal scribe himself, Eudorus. Huh? False bottom. Patrzcie, jaki spryciarz. Esteemed Ibis, the pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamp to the seal of the snake. The snake is Eudorus. The royal scribe. Nice. No to już znamy tożsamość naszego. I have said that the royal scribe is often at the bathhouse. Węża. I will kill that naked ear that you Eudorus there. Ow, 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 ow. Aha! There! Death for you. Oż ty. Myślałem, że uda się, że nie jest świadom naszej obecności i zdołam go załatwić ukrytym ostrzem, bo tutaj jednak no taki myk tu jest, że jak już jesteśmy wykryci, to ukryte ostrze może nam się schować, bo nie można z tego korzystać. Trochę szkoda. Bo co to za sztuka? Wlecieć w gościa, przewrócić go i go dobić jeszcze ukrytym ostrzem. Co czasem właśnie tak pajek robi, gdy są przeciwnicy nieświadomi, a w nich biegniemy, nie? Ale takie reguły tej gry. Dobra, to coś jest w ogóle? O czymś takim właśnie mówiłem, nie? Tylko może jak ktoś jest nieświadomy, to faktycznie. Jak ktoś jest świadomy, to jednak no kurczę, no... Bardziej spina mięśnie, nie i tak dalej, ale kurde. Oż ty. Pergamin. Kurde, dwóch takich na wyższym poziomie, huła. I to nie wyższym o 1-2, tylko takim mega wyższym, więc sobie ich jeszcze podaruję. Eurotos często odwiedza łaźnie. Fajnie. Ja też. Na pewno rano i wieczorem. Tak po raz. No dobra. On pewnie jest 5 razy w ciągu dnia. Zerkniemy. Zerkniemy sobie, jakie tu jest zatanko w ogóle. Może się nim zajmiemy. Wooden. Alexandrians, we must stop. Co się dzieje, panie? O co się tu rozchodzi? Tak to ja. Someone who appreciates my genius. My play has been confiscated. You are attracting trouble. Worse yet, they jailed my actors. All among the finest poets of Alexandria. They say if I attempt to put on the play, I will be put to death. Be careful, Phanos. You are frail and brittle. You stick to writing, and I will help you find your play and actors. Sztukę i aktorów. Aktorów okej, ale sztułoł się 20, nie? I jednak zostanę przy tym, co było. Aha, jestem. Ty właśnie, bo nie zwróciłem uwagi, z łuki. Łowcy to są tełki ze zbliżeniem chyba, nie? Szybni. Senu. O,
Uciel jest tam. Tu coś w ogóle jest? O, skarb. Weźmy go, zgarnijmy sobie. A co? Co się będę? Zgarniemy i może jeszcze zanim później pójdziemy do łaźni. Spróbujemy zdobyć surowce. Kolejne zadanie. Surowce do naszego ukrytego ostrza. A shit, chyba to nie będzie takie proste dostać się do tego skarbu tu. Ale lipa. A, chyba, że... Jest tu jakieś wejście w dół? Powiedzcie, że są jakieś schody. Schody są, ale nie w tym kierunku, co bym chciał. Wow. No i Lipton, moi drodzy. Okej, okay, dobra. To... Szkoda. Dojdziemy tu. Ile tego jest? 10. No to... O, akurat, w sam raz. Pierdziele, idziemy. O, może to obejrzeć. Geometria... Era jakiegoś. Zorka, przeczytałbym, tylko no, chciałbym pospieszyć z tymi surowcami, zanim za daleko uciekną. Grand Theft Egypt. No dobra, nie wyszło. Dobra, może zetniemy drogę tutaj z tymi ziomkami. A tak, lecą w tę stronę, pięknie. Dobra, szybko. Są tu gadziny. No. Ja ci dam shit. A shit. Dobra. Przeszukaj. Okej. Wytwórz. Dobra. I zerknijmy. Okej. Idziemy. Co się będę pierdzielił w tańcu. No. Już nic niestety po drodze nie znajdę. Co by mi pomogło. Dobra, to idziemy do łaźni w takim razie. Zrobimy główny wątek. Dobra. Pozwolili ci wejść z tym żelastwem? Serio? Znaczy ukrytym ostrzem? Że nada trochę. No ale... Co zrobisz? Shit. Da się tam jakoś tak pokryją mu wejść, czy... My lord, are you properly served? A gdyby tak, zabić jednego. To może ci pójdę sprawdzić co się... Oj! Chyba trochę skopałem. I was visiting the dogs and heard it from Aristo's wife herself. Chyba na pewno. Where did... O, szlak. No, rzucaj. Pięknie. Quiet.
O, szlak, tu jest ich. A, szczęścia. Ty i co i... Dzień dobry. No to nawet całkiem poszło, chociaż tak trochę sztucznie. Takie naciągane to było, że mnie nie widzieli. To jest dopiero poświęcenie. Ale Becca ściął sobie palce przypadkowo. A w przyszłości przez ten głupi przypadek wszyscy następni asasyni będą sobie specjalnie odcinać palec, bo myśleli, że to jakieś faktycznie... No. Oddanie ofiary za tą sprawę. A to tylko był głupi przypadek obcięcia palca. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Jen, ej, świetne są te wstawki. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. No i wąż ukatrupiony. Może coś z siebie wyciągnąć? Nie. A sprawdźmy, czy ta woda... Jak go położymy tu, to czy ta woda się zaczerwieni? Eudoros! Killed! Oh, their gods! He's been murdered! No, nawet. Look at the blood! But he was so handsome! Eudoros! A był taki przystojny. Dobra, czas stąd spilać. Auć. Heavy rain, bitches. Podobny motyw. Okej, dobra. Udało się. Koniec węża. Koniec. O, cienie. Świetny strój. O bogowie. A jakbym zdjął kaptur? No, to fakt, to po prostu tak. Nie, to jest... to jest back... Najlepszy strój ever w całej serii Assassin's Creed. Dla niego spoko, bo przynajmniej nie jest mu tak gorąco. Ale nie, dobra, wracamy do... tego. I teraz... zadania. 17, 12 tu jest. Dobra, to na 12. W tym kierunku. Senu. Ej, gdzie jest zadanie? A. Tu. Ale nic nie ma do... No to nie. No to trudno. Się mówi. Ale coś chciałem... Gdzieś tu był krawiec dopiero. O, właśnie. To pójdziemy do krawca jeszcze. Pozwolę sobie... Może kupię jakieś nowe, fajne odzienie też. I dopiero później pójdziemy pogadać z naszą... kochaną Ają. Bo tutaj co chwilę... Zmieniają się te chyba odzienia, jakie tu możemy kupić. To nie jest tak, że
tylko cztery stroje są do kupienia, koniec. Nie, to jest po prostu parę kupców i co jakiś czas im się zmieniają te ubrania jakby do kupienia. Ale niestety głównie to jakiegoś mega szału nie ma. A weźmy, co mi tam takiego perskiego. Fajny detal, zaraz może usłyszycie, bo jest coś takiego, że jeśli bajek ma na ustach chustę, to słychać w czasie dialogów. No w sumie z tyłu wygląda jak taki typowy asasyn, więc nice choice. Nie chcę kupić, wolę ulepszyć. Nie ma tu jakiegoś kategorii, cena wzrosła, spadła, what? Kategoria, nie. A zresztą muszę mieć ulepszenia. No, dobra, spierdzielamy do AI. Pokazać wam sztuczkę z Senuą. Senuą, Boże. Senu? Patrzcie. Patrzcie na to. Ta-dam! Jeszcze raz. Ta-dam! Fajne to jest. Wiele tutaj jest bardzo fajnych smaczków w ogóle w serii Assassin's Creed. No. Tak. Z tą częścią. Z tą częścią. Ja po skończeniu gry, bo prywatnie kiedyś skończyłem, ale chciałem udostępnić w końcu rozgrywkę i pokazać wam, jak ogólnie się prezentuje fabuła tutaj, ten świat i tak dalej. Jak skończyłem, zobaczyłem, jakie to są w ogóle bajery, których nie znałem wcześniej, to kurde, takie detaliki fajne, no miodzio. I słuchajcie teraz, jak mówi bajek, jakby faktycznie miał zasłonić. My dearest. Menda. Dobra, to nie słuchajcie teraz. The snake, Gennadios, are dead. Uczcijmy to. Właśnie, jak bo wolne. I wish I had been there. Jaka żądza. No przynajmniej kolorystycznie pasujemy teraz do siebie. Możemy iść na bal. My wife. My wife. Koniec jakby kolejnej sekwencji chyba. Znów powrót do czasów współczesnych. No tutaj ogólnie nie ma czego takiego jak synchronizacja sekwencji. No ogólnie sekwencji. Ale ja tak sobie tłumaczę, że jak wracamy do czasów współczesnych, to jest nowa sekwencja. Tak samo jak nie ma tutaj wtapiania się w tłum ludzi. Zauważyliście to? Dee. Hey, I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? Bayek's wife. I can feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. What is it?
The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. Właśnie, i to jest dziwne naprawdę, bo skoro gramy w czasach teraźniejszych kobietom... My turn for a leap of faith. Leap of faith? What? You're in no condition to do any leaping? To... Ani mu się też powinniśmy grać kobietom. O kurde, trochę ten się uszkodziła. I was right, she's here. Oh, there you are, thank God. Jest trochę nieokarnięte w sumie, nie wiem czemu. O. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leela. We need to. Bo tutaj jakby nasze postacie współczesności to jest tak, że łączą się fizjologicznie, dobrze mówię, do swoich przodków, więc jeśli jest się kobietą, to powinniśmy z żeńskim przodkiem się łączyć, który jest podobny do naszej też wysokości jakby, wzrostu, budowy i tak dalej. Ponoć. Znaczy wiem, że same takie bajery z animusem i tak dalej to fikcja dla gry specjalnie zrobiona, że w rzeczywistości raczej czegoś takiego nie ma. Ale patrząc na właśnie od strony gry, to nawet w książce ostatnio jak czytam właśnie to ostatnie potomstwo, to tam też jest to wyjaśnione, że jak się jest facetem, to jedynie męskimi przodkami można się wcielić w męskie postaci. O. Kurczę, już gubię język. Trudno jest się czasem jednak faktycznie skupić na rozgrywce i na tym, co się mówi. Look, I get that you're excited, but the more risks we take, the worse things could go for us. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Adding Aya's DNA to the chamber. It'll take time to sequence. You won't be able to sync with her memories right away. Leela, something else you should know. Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner, the transition between memories will likely be unpredictable. I'm comfortable with unpredictability. Yeah? Well, I'm worried. You always are. Cóż to jest? Gdyby kurczę, ta lalka była wzorowana na Raymanie, to by był fajny taki puszczenie oka przez Ubisoft. Taki mały easter egg. No bo w końcu w serii Assassin's Creed można było spotkać na przykład, nie wiem, okładki z Far Cry'a trzeciego, chociażby gdzieś tam w biurze Animusa. Jakieś informacje związane z uniwersum Watch Dogs też spoko. Tutaj chyba nic takiego nie ma. A poza motywem znanym z filmu, jeśli chodzi o wygląd Animusa i poprzednią częścią, jeśli chodzi o to, co się stało z Desmondem Milesem. I told you, the Animus hasn't finished interpreting Aya's DNA yet. Ouch. Fine. Ja zawsze lubię jakoś się bawić asesem w czacie tych loadingów. Zawsze. Nie no. The snake. Jeszcze ten ręcznik na łbie, no po prostu. Of course he was the last. Kurde, masz coś na sobie. Justice is done. No, on chyba nie jest przekonany, że to już koniec. If there's any question, Apollodorus will know. He knows all. And where will I find this man who knows so much?
He is with Cleopatra. But find his man first near the Hippodrome. Hey! No, już ma ten zapantażowany palec. A ty, a ja czemu nie masz ukrytego ostrza? Ja się pytam. No ja się pytam, no. Dobra, przynajmniej się teraz przebrał. Don't lose all your money at the races. Co? A, nowy poziom. Zdolności. I jeden punkt. Okej, a tu? Kusi. Ale nie, dobra, jednak. Albo? Zabijanie wrogów z aktywnym przełamaniem daje ci dodatkowy PD. A, dobra. To PD, no. Gdyby nie to, to bym wziął co innego. Okej, ulepszyliśmy znów trochę naszego bajeka i tym oto akcentem odkrycia mumii AI w czasach współczesnych kończymy dzisiejszy odcinek. Materiał. Dzięki za obecność. Trzymajcie się ciepło. Hejka.